Cześć wszystkim, witam was w drugim odcinku z gry Champions of Chaos. No cóż, od pierwszego odcinka nie minęło za dużo, bo 4 godziny. Zobaczymy teraz, czy gra się nam zapisała, tak jak było to w planie. Autodopasowanie jakości wolałbym jednak wyłączyć. O, bardzo dobrze zapisała się gra, może uda się zmienić nazwę tutaj naszego bohatera. Gdyż no, zrobiliśmy ten błąd mały. Zobaczmy, czy to w ogóle możliwe. Chyba nie. No to nieważne. W sumie pogadałem sobie trochę z kolegą, który już miał lekkie, no właściwie nie lekkie, już dosyć spore doświadczenie z tą grą. No i trochę mnie wyjaśnił parę rzeczy. Okazało się, że skład, który wybrałem, nie jest jakoś najlepszy, ale uważam, że i tak jest szansa na wygraną. Zobaczmy, czy możemy coś kupić tym razem w sklepie z ekwipunkiem. Mamy 61 zł i możemy kupić... Albo raczej kupić ulepszenie do jakiejś z naszych rzeczy. Co by się przydało tutaj właściwie zrobić? Coś do many bym chciał w sumie, bo jednak ta mana nawet się przydaje. A, kupmy sobie pancerz. O, nieduże rzeczy tu można kupować. Myślałem, że może będzie jeszcze level drugi albo coś w tym stylu. Najwidoczniej być może będzie dopiero później. No cóż, wykorzystaliśmy całe swoje złoto, więc chyba już za dużo rzeczy sobie nie pokupujemy. Obstawiać rzeczy raczej nie chcę, chociaż może wypróbujemy sobie to kiedyś tam. To jest niby jakiś tam... Aha. Okay. Opis czy liderki 5% expa. Tak jest to w sumie. Nie mam na to kasy nawet, to jest za drogie. Chociaż to wygląda interesująco, tylko no nie mam złota na to akurat, więc niestety. Sklep zoologiczny jeszcze jest. A nie, to jest ten. A to hotel. Ranking walk. A, i to możemy sobie chodzić chyba. Albo i nie. Strzałki nic nie robią. To jest niby jeszcze strefa treningu. Nikt się nie uratuje, a zatem właśnie nie wiem, co tu więcej jest. Jakbyś kolega, który oglądał to, mi mógł powiedzieć mniej więcej, o co chodzi z tym treningiem, to byłbym wdzięczny, bo nie chcę czegoś zepsuć. A tymczasem spróbujmy sobie arenkę. Kolejną walkę. Nic nie możemy kupić, ale i tak nie powinno być to zbyt ciężko. Trzech przeciwników aż. Ta dwójka się ruszyła, tak? No to teraz w takim razie... O, nowy skill się odblokował w ogóle. Odnawia twoją manę w każdej turze, może być aktywowana tylko jedna aura na raz. Na razie nam się to chyba nie przyda raczej. Korzystajmy sobie zaraz, a gdzie jest kurczę? Miałem przecież coś takiego jak kurczę, co to było? A, ogłuszenie, no. Czemu co tego nie mam już? Tu uzdrawia sojusznika. Dobra, nieważne. Święty cios. A, bo ten ma ogłuszający, dlatego. Ciężkie uderzenie zadaje więcej obrażeń niż normalny atak. Nie, to w sumie ogłuszę sobie tą babkę i tyle. Ty i tak nie zadaję zbyt dłuższych obrażeń. Okej, okay. Teraz może... No niech będzie święty cios razy drugi w tego samego przeciwnika. Jeden out, babka ogłuszona. I... Teoretycznie mamy jeszcze wystarczająco manę, żeby ogłuszyć też tego typa. Spoko. To może zwykły atak.
Nie chcę sobie bardzo marnować. Albo dobra. Przywróćmy sobie manę. Naszemu koledze też to w sumie trochę pomaga. Ale tymczasem normalny atak. Może już snu, ale w sumie i tak to za dużo nie daje. Ta babka już też wylatuje. Marbrzeńca coś tam robi, ale to nie jest zbyt dużo. Nasz kolega dalej śpi. Ale powinien się zaraz obudzić, tak mi się wydaje. O, bardzo dobrze. Zwykły atak. No w sumie mamy dosyć dużo many, więc. Święty cios. Ten paladyn ma strasznie dużo many. Dobry gość. O, poziom w górę, zarobione złoto, bardzo dobrze. Żadnych eliksirów raczej nie potrzebujemy, więc kolejna walka. O, też trzech ludków. Najpierw my się ruszamy. No to ogłuszenie. A tu jest jeszcze coś. Uderza we wroga i wysysa nieco zdrowia. Może kiedyś. Na razie ogłuszenie. A niech będzie już to odnowienie tej many całej. Niech już będzie ten efekt po prostu szedł. Ups, nie mam wystarczająco many, żeby użyć ciosu, ale dobra, nieważne, zwykły atak. I niech będzie w tego. A tutaj mocny. Niefartownie zostało, choć bardzo mało uzdrowia. Ale dobra, użyjmy sobie tego ciosu wampira. On chyba za dużo nie robi, ale wyjście trochę zdrowe dla nas. Nawet całkiem sporo. Co to jest za efekt? Nie może gadać? Uciszony. A, czyli nie mogę korzystać z magii. A to mi tak za dużo nie przeszkadza. No dobra, świetnie. Nasz kolega paladyn już totalnie nic nie może. Dobra, powiedzmy, że spróbujmy to już po prostu skończyć jak najszybciej. Jeszcze magii nie może korzystać, kurczę, szkoda. O, energia chaosu się napełniła, bardzo dobrze. Zobaczymy sobie, co to jest. Śmiertelny cios, ogłusza wroga ciężkim ciosem. To może nie, w sumie. Nie potrzebujemy ogłuszenia. A zobaczmy, co ten gościu ma. Oczyszczenie. Ulecza ekipę i usuwa negatywne zaklęcia. To też, kurde, nie aż takie dobre. Będę musiał zapamiętać, co to są za te specjalne umiejętności. Znowu poziom w górę, ciekawe. No dobra, fajnie wygraliśmy. W tej chwili nic nie możemy, dlatego myślę, że pójdziemy sobie ze sklepu i znowu ulepszymy. Już te trzy liderki to tam... Chociaż zobaczmy jeszcze raz. Mi tak z bardzo na XP nie zależy. Bardziej mi na złocie zależy. Mam 60 złota. A tą sobie kupię. Dostał nam jeden punkt złota, dlatego chyba nie ma co. I lecimy dalej. O, jedna z jednej walk. To jest chyba to, o czym nasz kolega mówił, czyli prawdopodobnie pierwszy z bossów, które są w tej grze. I miał rację, kurczę, ten przeciwnik wygląda najlepiej, najfajniej. Zastanawiam się, czy skupić się na nim, czy na reszcie. Wpierw.
No, a powiedzmy, że skupmy się na nim i tyle. Te pachuki tak chyba za dużo nie robią. Ej, święty czas. Uhu, ten już za chwilę umrze w ogóle. Żyjmy sobie na nim wampira, jeśli będzie możliwość. Powinien go zabić. Tak, udało się. Ej, pewne zdrowie. Ten boss jest, kurczę, trudniejszy od poprzednich przeciwników. To jest dobre. Całkiem. Dobra, czy możemy ogłuszyć? Niestety nie. A dlatego normalny cios. A już tylko jeden został. Nic nie zrobi. Chociaż ja z 20 manami też nic nie zrobię. Tutaj jest w ogóle jakaś obrona. Okej. Zobaczymy, jak ona będzie działać, jeśli będzie taka możliwość. W każdym razie teraz święty cios kolejny. A, czyli po prostu dostajemy trochę mniej obrażeń. Może być. Chociaż i tak wydaje mi się, że to nie jest aż tak przydatne. Tak mi się wydaje, ale już lepiej chyba wykonać cios jednak. I święty cios i koniec walki. Bardzo dobrze. O, znowu poziom w górę i złoto. Więcej złota niż zazwyczaj, więc bardzo dobrze. Chociaż w tej chwili i tak jeszcze nic następnego nie kupimy, bo wszystko tutaj kosztuje dosyć sporo. Chociaż nie, trochę się ceny chyba zmniejszyły, tak mi się wydaje. To jest cena 38. Chociaż ja bym dla niego coś kupił może. Na manę właśnie by się przydało bardzo mu. To kosztuje 60. Dobra, kupmy mu lepsze buciki. Myślę, że to była dobrze wydana kasa. No dobra, zobaczmy sobie w ten trening w końcu już. Co się stanie, to nieważne. Walcz teraz. Czy walczymy sobie z jakimiś wilczkami? Ciekawe. Powiedzmy, że sobie ogłuszę jednego z nich. No, są całkiem słabe, jak widzę. Bardzo słabe. No, zwykłe ciosy nawet ich załatwiają. To nawet nie warto na ich many marnować. Skorzystam tylko z aury mądrości, żeby ta mana się chociaż trochę odnawiała. Może ona się przyda później. Zobaczymy. Ej, to jest dobra, kurczę, ekspierka. I trochę złota też przybywa. Spoko. A powiedzmy, że skupimy się znowu na tych wilkach. O, tym razem zwykłe ciosy nie dały rady załatwić tych wilków. Dobra, dobra, mam pomysł. Niech już będzie, że ogłosimy sobie tego wilka. A paladynem dokończymy tego. Okej, skoro ten jest ogłuszony, ten wilk. Jeśli ten wilk jest ogłuszony, to my się zajmiemy tym slime'em teraz. A ta przeglądarka jest genialna. No i fajnie, mamy teraz dwóch typa ogłuszonych. Święty cios. I w ogóle zauważyłem, że nieco lepiej gra działa niż ostatnio. Ciekawe, od czego to jest zależne. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, ciężkie uderzenie, akurat nam wystarczy many. Powinniśmy nawet załatwić. No, bardzo dobrze. Znowu trochę złota. Dobra, powróćmy na chwilę do mapy. Ile mamy w tej chwili złota? Czy coś można było kupić? 51. Czyli
No, mogliśmy byśmy jeszcze jedną tą cheerleaderkę kupić. Teraz sobie na to będziemy zbierać 110 zł. A przy okazji może coś tutaj? Nie. Nie stać nas na nic, ale myślę, że kiedy tylko zbierzemy złoto, to kupimy sobie tą tarczę, bo jest całkiem dobra. No to popatrzmy sobie jeszcze tutaj, bo nawet proste są walki, przynajmniej na razie. Dopóki mamy mniej więcej możliwość, no to warto się wzmocnić. Ogrzmy sobie tego wilka. Dobra. Aura. Ten slime to jest mocny. Chociaż nie wygląda, żeby miał jakieś specjalne ataki. Dobra, znowu sobie ogłuszmy. Powiedzmy, że wilka druga. Kurde, OP jest ten cios. Ta umiejętność. O, i tutaj sobie jeszcze raz ogłuszymy. Ogłuszmy najlepiej wszystkich wrogów na raz. I znowu święty czas. Powinniśmy dać radę już załatwić. Dokładnie, kurde, no. To obrażenia sporawia strasznie. I ciężkie uderzenia na koniec. Bardzo dobrze, 23 zł. Powinniśmy być w stanie już się zaopatrzyć w kolejną zbroję. No, dokładnie, w tarczę. Chociaż kupiłbym jeszcze do Warriora może coś na manę. Tylko nie wiem, czy mamy kasę. To opaska, czy tam czapka, jest dosyć interesująca. I na nią sobie jeszcze pozbieramy. Co my w ogóle mamy na arenie? Jedną z jednym walk. Może później. Powalczmy sobie jeszcze w strefie treningu. Zdaje się, że z treningu na trening jest coraz ciężej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno być, nie? Na początku były takie słabe wilki. No ale teraz w sumie też jakieś specjalne te... Specjalnie ci przeciwnicy nie są. Aha, slime'a załatwiłem na jeden cios, no dobrze. Taki też może być. O, już zebraliśmy chyba na to, co chciałem. Czyli czapeczka. No, bardzo dobrze. Więcej many na wojowniku. A dobra, zobaczmy sobie na tej arenie, zobaczmy. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Oczywiście na razie eksplorów dalej nie kupię. A to jest boss. Odebrało mi słowa. Czemu ten gość mówi po rusku, mimo tego, że tutaj jest po polsku i tutaj? O, rety. No dobra. Nie wiem, co tam pisało, jak znacie rosyjski, no... O, tutaj jest już po polsku. Nie, proszę, nie używaj tego czaru. O kurde. Czyli na razie ten przeciwnik śpi. A zastanawiam się, czy nie zabić najpierw tego ptaka. Bo w sumie... Bo on miał go niby budzić. Dobra, już ciśnijmy w tego. Niech już będzie. Ups. Święty cios. Nie mogę go zaatakować, czy co? Dobra, no to w takim razie ptaka atakujemy. Ups.
dosyć sporo zdrowia. Now I'm hungry. Może użyjmy tej aury mądrości. Kurna, no dobra. Dobra, w takim razie pozbądźmy się tego słabszego przeciwnika najpierw. Bo on będzie nam robił obrażenia tak co turę. To mi się niezbyt podoba. Jak go załatwimy, to już nie będzie robił. O, rany. No co jest? Jakie to są rzeczy? Dobra, cios wampir. Okej, udało się go załatwić. Może lepiej uzdrowię swojego gościa. Ma dosyć mało zdrowia. Jak widzę, to był całkiem dobry ruch. Chciałbym spróbować ogłuszyć tego misia. Zobaczmy, czy się uda. Nie, ma immunitet, czy coś takiego, tak tam pisało. Co tu mamy? Ulecza ekipę? Nie potrzebuję tego. Dobra. Oto standardowo, święty cios. Jak będzie trzeba, to uleczymy sojusznika jeszcze raz i tyle. A na nim sobie użyjmy specjalnego śmiertelnego ciosu. Może on chociaż podziała. Na bossa. Nie, też ma immunitet, ale zdaje całkiem sporo obrażeń. To i tak jest lepszy od tego zwykłego ciosu z magii. Now I'm hungry. Mike, help me. Co teraz misiu zrobi? Zwykły cios. W sumie on nie jest taki mocny. Wydawało mi się, że bossy będą trochę cięższe. To znaczy, ten boss jest nawet dosyć ciężki, ale tak jakby tylko dlatego, bo ma naprawdę sporo zdrowia. A tak normalnie to nie uważam go za jakoś mocnego bardzo przeciwnika. Wydaje mi się, że zaraz powinniśmy już sobie z nim poradzić. To powinien być ostatni cios, może? Nie, zostało mu jeszcze troszeczkę zdrowia. A w takim razie specjal. I nim sobie wykończymy walkę. W świetnym stylu. 700 obrażeń. Okej, dosyć niestandardowa ilość tego złota. 57,5. Uii, pierwszy boss pokonany. W takim razie idziemy do tawerny. Pogadać z miejscowymi. Hey, seems like our teams have made it to the next instance of the combat. Oh no! I saw your last fight. It was amazing. Widziałem naszą ostatnią walkę i uważam, że było to niesamowite. No trochę mogę tłumaczyć ze słuchu, jeśli dam radę. We're a bunch of losers. Stop your bragging. That fight was nothing. I can't believe how weak the arena members are. Oj, typie. Będzie bójka z tobą chyba. Who the hell are you? Właśnie, kim ty kurde jesteś? I'm the guy in first place in this competition, losers. My name is Ride. Remember that name, weakling. I'm going to be your general. Czemu general? Nie. That's if you keep up until the end of the competition, big man. Właśnie. Nie dotrwasz na pewno. My dotrwamy. As if a bunch of losers like you could defeat me. Bardzo możemy. O nie, on chyba na niego poleci. Come on, Rockhead. Why don't you come over here and see what happens? Boję się, co może nastąpić. Ride, stop bothering your comrades. O, jego chyba kolega. Yes, Baba. Który prawdopodobnie jest od niego silniejszy, bo on nagle w ogóle słucha go i w ogóle. I humbly apologize for the word my friend has said. We don't want any trouble outside the arena. I hope he can forgive us. Ride, let's go. We have matters to attend. Goodbye. And sorry again. Well, looks like not everyone in this competition is cool like you two. We have matters to attend to. It was nice to see you again. Curse, let's go. Bye, little ones.
Na razie szwarzo, czy jak się tam nazywałeś. No cóż, fajnie, przyszliśmy pierwszego bossa, nie było jakoś specjalnie trudne, wydaje mi się, że mój build nie jest aż taki słaby, jak mogłem sądzić po rozmowie ze swoim kolegą. W następnym odcinku pewnie znowu sobie trochę powalczymy na arenie. Jak zauważymy, że jest możliwość jakiegoś bossa, to oczywiście jeszcze trochę potrenujemy sobie w obozie treningowym. Zobaczmy, czy możemy w ogóle coś kupić. Uuu, level drugie w ogóle pancerze. Co my tu mamy w ogóle? 75, no to za bardzo nas na to nie stać. Możemy sobie kupić lepszą tarczę. No dobra, zróbmy to. Lepsza tarcza. Zostało nam 34 zdrowia na następny odcinek. No dobrze. O planach już powiedziałem, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi, szczerze mówiąc, gra się coraz przyjemniej. Mam nadzieję, że z tym składem, który aktualnie mamy, uda się przejść do samego końca. No i mam nadzieję, że będziecie oglądać następne filmy. Na razie.